O, dobra, czyli mamy Denisa, który finalnie został zamordowany, stąd ta krew na naszym ubraniu ogólnie, zeszłej nocy, ale nie wiadomo dlaczego został zamordowany. Dobra, co mamy zrobić? Investigate Denis Desk. Okej, dobra, czyli mamy iść sprawdzić biurko Denisa. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj siedzieli, wiecie. Także mam nadzieję, że nikt nas tutaj, wiecie, nie zobaczył, że się kręcimy i nas nie powiąże. Denis Draft. Okej, okay, going to be home very late tonight. Sorry. Wrócę do domu bardzo późno, bardzo ci przepraszam. I need to make an asshole understand how the world really works. Muszę spowodować, żeby jakiś dupek w końcu zrozumiał, jak działa świat. I won't be up to make a breakfast, but there's some waffles in the fridge and should be some. Nie będę w stanie zrobić ci śniadania, ale tam są jakieś wafelki. Waffles. No, albo naleśniki. Wiecie, to są waffles. W każdym razie tam coś mu zostawił komuś do Mary. Mary, dobra. Do Mary, tak? To jest tu Mary i do Franka. Mary i Frank, to może jego rodzice to są. Tak, podejrzewam, że pisze do swoich rodziców, że tam nie będzie w stanie zrobić śniadania, ale w zamrażalniku mogą coś tam znaleźć. Dobra. A, Reed, to okej, okay, no to już przeczytałam, także. Back. Dobra. Okej. Czyli nic tu innego nie mamy, tak? Okej, okay, inbox. Czyli to było, ogólnie to była wiadomość do rodziców Denisa, ale on jej w końcu nie wysłał. Dobra, urgent. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Okej, okay, czy to jest konwersacja pomiędzy Denisem a Nikiem? Nikiem, pamiętajmy, to jest ten zmarły przyjaciel naszego głównego bohatera. I didn't think I'd heard from you again. Dobra, nie wiedziałam, że się no, odezwiesz i no, tak dalej. If you're willing, to tak, jeżeli masz ochotę pogadać, to ja mam ochotę słuchać. Możemy zorganizować spotkanie jutro, Nick. Okej. Okay. I mamy jeszcze jeden, Curiosity Whatever Nick Mail. was looking into seemed big, but he said it fizzled out. Okej, okay, to sobie tak przeczytamy. Okej, okay. Hey Walt, sorry to disappoint, but I've decided to drop the story. It turned out I got to a dead end after all. Better luck next time, I hope. Dobra, czyli wygląda na to, że Nick. Tak jakby stwierdził, że nie będzie pisał na jakiś temat, ponieważ i trafił ślepy zaułek. I Walter tutaj odpisuje: Dear Nicholas, w ogóle nie wiem, kto to jest Walter. Zobaczymy, czy mam w postaciach Waltera. I hope you had a pleasant trip. Mam nadzieję, że miałeś przyjemną podróż. You mentioned last week that you were on the brink of a big story. Wspominałeś w zeszłym tygodniu, że jesteś tak jakby na granicy, no, że masz jakąś wielką historię w zanadrzu do opowiedzenia. Things on our side have been rather lackluster, I'm afraid. I was hoping maybe you would like to share with this old all what you have up your sleeve. Dobra, generalnie ten Walter go zachęca. Może jednak dasz znać, co tam za historia i tak dalej. Fajnie by było się dowiedzieć. Dobra, no to tyle. To tutaj już nic nie ma. Puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. Aha, dobra. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Dobra, czyli wygląda na to, że ten Denis ogólnie to. Okej, dobra, to przeczytajmy się. Znalazłem Denisa zamordowanego w biurze. Jedynym sposobem, żeby się uspokoić, no to znaleźć jakieś logiczne wyjaśnienie tej sytuacji. Pierwszy, tak jakby, pierwsza wskazówka. Nick nad czymś pracował, czyli ten nasz, no,
nasz przyjaciel, który nie żyje w tym momencie, Walter, czyli jakiś inny kolega, nie znał szczegółów na ten temat, ale chciał się dowiedzieć, bo gadali między sobą. Ale Dennis nad czymś wiedział, ponieważ śledził ich pocztę, no i czytał ich maile, tak? W związku z czym możliwe, że Dennis się nad czymś dowiedział i ostatecznie chciał przekazać tę wiadomość nam, no ale niestety nie zdążył. Okej, okay. Czyli musimy przeszukać teraz biurko Nika i biurko tego Waltera, czyli tego jego kolegi tam pewnie z biura czy coś. Dobra. Tylko gdzie ten? Czekajcie, czy Nick był naczelnym tutaj? Czekajcie, zobaczmy, czy coś tutaj jest. Walter to był szef ich, dobra. Enter password, ale my nie znamy password. Dobra. To jest już jakiś faks. Czekajcie, bo teraz... There might be something around here that hints at Walter's password. Tak, na pewno musimy, wiecie, obczaić hasło, inspect. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. My heart's desire. Okay. Czy tu mamy ten wskazówkę, ale czy to jest związane z osobą, czy nie? Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Okay, czyli musimy po prostu przeszukać tutaj rzeczy. Może znajdziemy, wiecie. Wskazówka, jakie to może być hasło. The Ink Spot's greatest hits note. It's about time somebody teaches you the real classics. Let me know what do you think, A. Letter. Read. Dear Mr. Dodson, as per your mother's wishes, I'm pleased to inform you that your mother is well on her way to full recovery. Dobra, a to nie jest ten list? To żeśmy czytali gdzie indziej. W sensie, że chciałbym... jako, że pańska matka sobie zażyczyła, to informuję, że jest na dobrej drodze, żeby w pełni odzyskać zdrowie. Following a detailed and thorough medical examination, she is now fit to leave our care. Dobra, czyli ogólnie jest w stanie wyjść ze szpitala, czyli tam, gdzie się znajduje ogólnie. As per my recommendation, Miss Judith will shortly leave for Costa Rica. The warmer climate will help bring her back to full strength. Dobra, czyli jeżeli chodzi o moje rekomendacje, tutaj jest doktor, po prostu pisze tutaj pewnie do tego pana Dodsona. Czy on się nazywa Walter Dodson pewnie. Pani Judith, czyli najwidoczniej matka tego szefa naszego, niedługo wyjedzie na Costa Rica, że to jest tam cieplejszy klimat i na pewno pomoże to odzyskać pełni zdrowia. If you have any need of clarification, please contact me. Jeżeli oczywiście potrzebujesz czegokolwiek, czy masz jakieś dodatkowe pytania, oczywiście skontaktuj się ze mną. PS, postscriptum. Your mother asked me to remind you that your own medical exam with my colleague Dr. Chavez is long over. Dobra, czyli wygląda, że Dodson też miał jakieś, wiecie, jakąś wizytę lekarską, ale ona się przedawniła. No i tam przypomina o tym ogólnie. Dobra, czyli tutaj za bardzo nic nie mam. Dobra, Walter jest... A, właśnie, możliwe, że imię kota to jest ten. A jakie jest imię kota? Samuel, powinieneś wiedzieć, jakie jest imię kota. Są jakieś jeszcze postcard. If you're not working too hard again, you must visit me in Playa alongside so beautiful mom. Dobra, jego mama tam myślała, że przyjedź, odwiedź mnie, mówię, że nie pracujesz za długo. Dobra, ale możliwe, czy ten Sam zna imię kota? Może zna imię kota? Enter password, unlock. Pryn. That's not it. I have to keep looking. Jednak to nie jest ten. To nie jest imię kota. Okej, notatki. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Ja, przypominajki, wiecie, nic co mogłoby być użyte jako hasło. Dobra, no to musimy tutaj przeszukać rzeczy. O.
Walter Favorites. Article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Okej, testujemy, czy to jest jako hasło. Żyjemy w Basswood, tak? Że on tak w sercu ma swoje miasto. And I'm in. LOL, serio? See what secrets you got in here, Walter. Serio, Basswood? Dobra, inbox, czyli wiadomości, które do nas przyszły. Help email. Read. Okay, Walter Dodson, April 4. Okay, I wanted to extend my greatest thanks again for your help. You are a scholar and saint. It looks like I was worried and sincerely regardless. Thank you for putting my mind at ease. Dobra, czyli Walter tam pisał do kogoś, tylko do kogo, bo mi tutaj gra nie chce przewinąć. Ale dobra, tam pisał, że dziękuję za pomoc, że jesteś święty i takie tam. I on tutaj odpisuje, tylko czekajcie, bo... Read. Mogę przeczytać? O, teraz mogę sobie przeczytać. Dobra, tutaj jest raport w związku z wypadkiem Nika, czyli tego naszego przyjaciela. You haven't asked for one of these in a while. Nie pytaję się o tego od jakiegoś czasu. Nothing all that interesting in here. Nie ma tutaj nic interesującego. Just another sad day by the roadside. Tylko kolejny, wiecie, smutny dzień na drodze. Czyli tutaj sugeruje ten Mitchell, szef policji, że no to był wypadek, tak? Okej. Dobra, co by tu ma? Open file. Tu mam ten raport. Okej, czyli mamy tak, że samochód znaleziono pośród trzech tam drzew. Fire started at or after impact and burned out with Nicholas Warden in the driver's seat. No, samochód tak jakby no, zaczął się palić i niestety Nick zginął w płonącym samochodzie. Skid marks and other traces suggest the driver was startled by an animal and excited the road at high speed. Dobra, czyli wynikło z tego raportu, że po prostu zwierzę mu wlazło na drogę i on stracił kierowanie nad pojazdem. Dobra, next. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Dobra. Airbags deployed, czyli te poduszki przeciw, no te poduszki bezpieczeństwa się uaktywniły, ale on nie miał zapiętego pasa i tutaj sam właśnie wspomina, że to jest akurat dziwne, ponieważ Nick zawsze miał zapięty pas i zawsze dbał o bezpieczeństwo, a okna były tak jakby obniżone, otwarte były okna, więc prawdopodobnie ktoś upozorował, możliwe. Że wiecie, że on nie miał tych... To całkiem możliwe, że ktoś jeszcze tam podszedł i upozorował to wszystko. Driver probably drunk and forgot the belt. No, że niby Nick był pijany i zapomniał zapiąć pasa. No, dziwne. The fire burned out a small area around the car, but did not spread. Ogień te jakby wypalił jakąś tam małą część wokół samochodu, ale się nie rozprzestrzenił ten ogień. Unknown, nie wiadomo czy if driver was alive, nie wiadomo czy kierowca był żywy w tym czasie. No ale niestety nie przeżył wypadku. Blunt force trauma, smoke inhalation or burns are all possible causes of death. No przyczyny śmierci, no to może być trauma, może być, wiecie, brak tlenu, no bo jak mamy ogień i jest dym, no to on szybko zsysa tlen, przez co możemy się po prostu udusić i możemy sobie spalić nasze płuca. No, no nie, nie, nie była to przyjemna śmierć na pewno. Także ten... Dobra, auto się spaliło. No właśnie, może być to tak, że to był, wiecie, upozorowane, nie? Że niby on się rozbił i niby samochód, wiecie, wpadł, nie wiem, że jakieś zwarcie i samochód nagle ten zaczął płonąć faktycznie. No ale... No już dla Samuela to jest coś dziwnego. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do.
No bo Walter może nie znał na tyle Nika, żeby wiedzieć o takich szczegółach. Dobra. Zobaczyła jeszcze tego Nika, biuro. Mamy paintings, ale to jest, dobra, to jest Waltera ogólnie, więc okej. A gdzie jest biuro Nika? Może tu, o któryś z tych boksów to może będzie. Chyba nie. Tutaj? A tu. To jest, dobra. To jest biuro. Czy biur... No, box tego Nika. Dobra, inspekt. Halo. Inspekt. Okej. Okay. Brakuje laptopa. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? Właśnie, pytali, czy wziął do domu, czy ktoś ukradł. She cared about then was looking at bugs and drawing them. Dobra. O, wspólna focia. Wiecie co? Ja nie będę nic brać, bo... Put down. Bo jeżeli nas przyłapią... Wiecie, bo jeżeli nas przyłapią, to mogą powiązać, że a skąd masz tą focię? Dlaczego ją wziąłeś ze sobą? Byłeś na miejscu śmierci Denisa, jak to tak? Więc ja wolę tego nie brać. Co my tu mamy? O, jakaś notatka. I left you some pepperoni rolls in the fridge. Don't work too late. Next time it's your turn. Okej, no, kurde. Ej, to pewnie będzie Anna, była dziewczyna naszego głównego bohatera, która się spikła z naszym najlepszym przyjacielem. Ta mu zostawiła jakieś rolsy, upiekła coś tam. Dobra, chyba tutaj już nic nie mam. Nick Zębnek. Dobra, to jest tylko plakietka, tutaj nic nie możemy zrobić. Dobra, co my tu mamy? Czy my coś tutaj mamy? O, tutaj jest Nick Drawers, okej. Okej, too easy to access, zbyt, wiecie, zbyt łatwe, żeby się dostać, na pewno on tam nie trzymał jakichś ważnych rzeczy. Nick Cupboard, office supplies and old notes. No to też nie. Czemu się resume zrobiło? Dobra, board, inspect. Valid question. Still not sure. Okay, what you were say? You do here. Dobra, I don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Dobra, nic tu nie ma na tym. No to wygląda. Archiwa. If I had the code, I could get in here. O. Pytanie, czy zdobędziemy kod, żeby się dostać. To jest pytanie. O, pamiętnik jakiś. Pewnie tej córki. Drawings. Wiecie, czasami... Aha, tylko jest drawings i nie ma żadnego... O, jest to. Four digits. Wonder if that's the new code for the archives. I tak by było na wierzchu napisane. 3121. Dobra, możemy ewentualnie sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Unlock. 3-1-2-1, nie? 3-1-2-1. Thanks, bug. Lol. Your obsessive snooping pays off. Czyli faktycznie to było hasło. Dobra, mamy jakieś archiwa. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. There be so little information regarding his last investigation. Okay, notes. Read. On Playman, cryo kit after the mine closed, very normal. Flattened out in the last year or so on the rebound. Numbers looking good. Trend of outlier. Needs more data points. Jakieś notatki po prostu. Co my tu mamy? Aha, Nick Walder from West Virginia to Florida train. Okej, okay. I tutaj mamy coś jeszcze. Contacts.
Dobra. With Day, twitchy guy, but might have something useful. Second meeting with D. It is actually something, assuming he's not full of crap. Always wants to meet in a spooky spots. Maybe he's seen too many movies. With D had to buy him breakfast, and he said we couldn't meet anymore. Seems like a dead end. Thought I lost him. Glad he's open to talking again. Dobra. Czy to jest jego chyba informator? A to wygląda. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Dokładnie. Czy to tutaj są notatki z informatorem? Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. Tak, Nick. Was tracking something or someone. Nick cały czas podróżował. Prawdopodobnie coś śledził albo kogoś. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. Tak, sprawdzał jakie, wiecie. Jaki wpływ miało zamknięcie tej kopalni, do której przyczynił się też nasz główny bohater, bo napisał ten artykuł chyba o korupcji tym w... What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Dobra, Nick się coś pakował, coś odkrył. Nie, naszym zadaniem będzie, wiecie, jak odkryjemy, co on odkrył, to odkryjemy, kto go zabił. Bo ten wypadek nie był, wiesz, przypadkowy. Did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Właśnie. Muszę być bardzo ostrożny. He tried to tell me something. On próbował coś mi powiedzieć. Nick was in over his head. Nick był cały czas tak jakby, wiecie, w chmurach. Cały czas myślał o czymś, nie? Być ostrożny. Basswood isn't the safe, sleepy town it once was. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Oh, shit. Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, is listen he... to me. Kurde. Teraz dobrze przeprowadzić. No, Dennis nie żyje, no. He is dead. Dennis is dead. Don't panic. Oh my god, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. No that tak, means no you were here yesterday. It links you to the crime scene. No właśnie. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. No, też ma rację. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Dobra, czy będziemy mieć wybór tutaj? Czy zadzwonić po policję, czy jednak nie? Kurde. Ale to też jest prawda. No, jesteśmy powiązani z tym. Z miejscem zbrodni, a chyba z tego co wiem, jeżeli będziemy współpracować z policją, no to coś może nam to da, chociaż na pewno nas oskarżą i będziemy się musieli się bronić i wiecie, typowa sytuacja. No ale dobra, zaufajmy tej Anie. Ja pójdę w stronę mojego sumienia. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here, and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? Dokładnie. Johnika. I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Ludzie musieli wyjść, wiecie, tylnym przejściem, nie? Wyjściem.
we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think. Czemu chciałaś przyjechać ze mną? I doubt I'll be good company anyway. Teraz nie chcesz wychodzić. I mean, you're overfocused to the point of non-reactive thing. I remember, especially how you always end up being right somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Ale ty skupia, bo myśmy tam zostawili tak ślady nasze w tym, w tym wydawnictwie, czy tam. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Dobra, trzeba zebrać jakieś ten wskazówki, czyli tutaj był ten wypadek, tak? Spekt. Add clue. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. The fire shouldn't have been able to spread that far. Whoa. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. These road signs are intact. Not a scratch on them. Dobra, co i wjechał ten? Drzewo? Bala. Ktoś zaczął palić. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Mm-hmm. Mm. Mm. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Właśnie. Trzeba znaleźć teraz ten powód. No, jakby to było jakieś zwierzę. Czego w sumie nie wiadomo, czy on walnął w to zwierzę. Otwórna jakby to była ktoś ten samochód, czy coś, nie? Dobra, nie. Tutaj nic nie zrobimy. Dobra. Tutaj pod krzakach. Co tutaj będzie? Z tyłu, z przodu. O! Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. O. Sprzątnęli. Ty sprawdzam tutaj te brzegi teraz. A no coś można pogadać? Best to leave her alone. It's a lot to take in.
Racja. Nie zostałeś w pokoju, racja. No dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Mamy coś? Investigate the crash site, czyli nie mamy. Czy nic? Znaczy dodaliśmy jakieś, wiecie, wskazówki. Aczkolwiek nie są one wystarczające. A coś na samej drodze? O nie. Tu coś jest. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. Ma się pytali, czy but the tracks don't reach the road. No właśnie. A ty w ogóle nie docierałem do drogi, więc możliwe, że nawet zwierzę nie było na drodze. Teraz zobaczymy, jak daleko mogę. O! O! Może on ten. Fuel stain. To jest z tego paliwa. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? No właśnie, może dlatego on zajął się ogniem. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Aha. That's all the information I need. Dobra, czas wejść do głowy i poskładać wszystko w całość. Ten bardzo podoba mi się ten element w grze. Składanie tutaj wszystkich puzli w głowie Nika. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. No ale byłoby to zwierzę tam w raportach też. He drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Znaczy jak dla mnie to ktoś mu ten paliwo tam odciął. Potem podpalił, albo do jakiegoś zwarcia doszło. Okej. Dobra. Car fuel. Not linked. Dobra. Cough on the fire. Leaking fuel. Not linked. No, na pewno ten przeciek paliwa jest związany. Cough on the fire. Tak może być, że on się już zaczął palić w drodze. Nick. Drunk, conscious, unconscious, conscience. Dobra, on był przytomny. Możliwe faktycznie coś się stało z tym paliwem. Że on się zajął ogniem. Nie, to by wyszedł. No to nie miałoby to sensu. No to może był unconscious. Czekaj. Zobaczmy. Tu. Bo na pewno nie był pijany. Nie ma opcji, żeby był pijany. Ten Nick. Aha, też nie. Też nie. Czyli prawdopodobnie... Czekajcie, bo tam jeszcze jest obstacle. Bo coś musiało sprawić, że on wjechał tam. Te znaki się wywalił. Jest ten obstacle. O, tu. Nie było żadnego, było zwierzę, był tree log. Ale ustaliliśmy, że zwierzę nie mogło być. Zwierzę nie mogło być, bo ono jest jak ten wilk. Czy to jest wilk, czy pies, czy co, ale... rzuca nim! Ponieważ ślady zwierzęcia w ogóle nie dochodziły do drogi, a ten log też tak słabo. Dobra, zróbmy none. Zróbmy none. Czy to jakoś ma wpływ? O. Właśnie. To by było bardziej prawdopodobne. Chyba.
fire damaged both the car and the tree heavily. Wygląda na to, że coś tu jeszcze... A, albo jednak... Simulation fits the evidence. The police. Dobra, czyli jednak to było to. No, on był nieprzytomny, ten Nick. Jego auto... Ktoś podpalił chyba to auto. Bo ciekły ten... paliwo ciekło. Tylko myśli, że jest ten, wiecie, pijany. On był nieprzytomny. Po prostu. No właśnie. Ale to co, nie zauważyli tego paliwa na drodze? Bo wiecie, potem jest ciężko zrobić identyfikację zwłok, jak całe ciało się spali, nie? Matko. Jezu, Nick, ten, sam ty to tak oglądasz z takim spokojem. Pytanie, kto to był? I tego będziemy musieli się dowiedzieć w tej grze.